pracownia USG w Kolmedzie. Będą nowe linie autobusowe i bilety magnetyczno-okresowe w Tarnowie. Czy Straż Miejską czeka przeprowadzkę? Twoje wiadomości, Aneta Mleczko, witam Państwa. W Centrum Medycznym Kolmed w Tarnowie uroczyście otwarto dzisiaj pracownię USG. Sprzęt pozwoli diagnozować miesięcznie około 300 pacjentów. We wtorek 8 grudnia odbyło się poświęcenie nowego aparatu USG zakupionego przez Centrum Medyczne Kolmed. Uroczystości przewodniczył ksiądz biskup Władysław Bobowski. Zostało dla tej placówki medycznej zakupione. Jak słyszeliśmy, kosztowało to dość sporo pieniędzy, ale również słyszeliśmy z opisu pani doktor, jakie cenne usługi to urządzenie ma oddawać w wykrywaniu różnego rodzaju chorób, no i tym samym skuteczniejszym leczeniu. Także po prostu trzeba się tylko tym bardzo radować i życzyć, aby jak najwięcej ludzi mogło z dobrodziejstwa tego nowocześnionego aparatu skorzystać. Sprzęt, który kosztował 331 tysięcy złotych, jest obecnie jednym z najlepszych w Tarnowie i okolicach. Ma zdecydowanie lepsze możliwości od modeli starszego typu. Dzięki dużej rozdzielczości obrazu możliwe jest dostrzeżenie najmniejszych zmian w ciele pacjenta. Z pomocy tego aparatu dokupimy urządzenia, które umożliwią pobieranie wycinków, bardzo dokładnych miejsc zlokalizowanych zmian chorobowych i myślę, że na pewno jeśli chodzi o inwestycje, planujemy zakończenie inwestycji sieci komputerowej, informatyzacji przychodni, żeby można było drukować, można było korzystać z najnowszych środków przekazu elektronicznego i umożliwić porozumiewanie się specjalistów, przesyłanie informacji, danych. Wydaje mi się, że to znacznie usprawni pracę. Pracownia czynna jest w dni powszedni od 7 do 17. Na planowane badania trzeba czekać około miesiąca. Jednak najpilniejsze, odpowiednio oznakowane przez lekarza prowadzącego, wykonywane są na bieżąco. Dalsze informacje, nowe połączenie autobusowe i karta miejska to najważniejsze plany Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Chodzi o poprawę komunikacji pomiędzy osiedlem Legionów i osiedlem kolejowym, a centrum miasta. Transport będzie się odbywał małymi autobusami zakupionymi przez MPK, które będą przejeżdżać przez te osiedla. Zarząd Komunikacji Miejskiej planuje wprowadzić w tym roku tak zwaną kartę miejską, czyli nośnik biletów okresowych. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie planuje w bieżącym roku utworzyć nowe połączenia autobusowe. Uruchomienie nowych linii autobusowych między osiedlem Legionów i osiedlem kolejowym, a centrum ma na celu poprawę komunikacji lokalnej, zwłaszcza na osiedlach pozbawionych linii autobusowych. W 2008 roku planujemy połączenia komunikacyjne osiedli tarnowskich, no, osiedli, które do tej pory nie są jakby bezpośrednio połączone komunikacją miejską. Przede wszystkim mamy tu na myśli osiedle Legionów, gdzie w tej chwili przy zastosowaniu już mniejszego typu autobusu jest to możliwe, żeby ten autobus przejeżdżał przez to osiedle. Proponowana trasa, która w tej chwili jest przez nas analizowana, to trasa z Jasna 2, czyli z osiedla Jasna 2 poprzez właśnie centrum tego osiedla Legionów do Starodąbrowskiej i dalej już do centrum miasta, gdzieś okolice dworca PKP, Plant czy Sikorskiego. Tutaj ta trasa jeszcze do końca nie jest tak ściśle określona, ponieważ będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne. Natomiast niektóre kursy tych autobusów będą dojeżdżały do drugiego osiedla, gdzie też do tej pory tej komunikacji nie ma. Jest to tak zwane osiedle kolejowe. To jest przy ulicy Warsztatowej, ulica Skorupki i tam byśmy chcieli, żeby również to osiedle, ponieważ ono się kończy, to osiedle ogródkami działkowymi, więc bardzo dużo mamy tutaj podpisów mieszkańców miasta, że tam chcą dojechać do tych ogródków, czy ewentualnie do domu, które tam są bloków na tym osiedlu. Kolejnym pomysłem zarządu jest wdrożenie tzw. karty miejskiej, która spełniałaby rolę biletu okresowego. Kartę magnetyczną będzie można doładowywać w kasach MPK lub w kioskach ruchu. Będzie to wielkie udogodnienie dla pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej.
To jest takie działanie, które już rozpoczęliśmy w 2007 roku. Przede wszystkim zbieramy informacje, w jaki sposób można tutaj ten system wprowadzić u nas w Tarnowie. Robimy w tej chwili sondaż, sprawdzamy, ile tych biletów okresowych się sprzedaje i jakie rodzaje się sprzedają najlepiej. Chcielibyśmy, żeby pod koniec roku zafunkcjonowały ten system karty miejskiej z oczywiście biletem na razie okresowym. Polegałoby to na tym, że pasażer, który do tej pory korzystał z biletu okresowego, tak zwanego kartonowego, papierowego, który kupował tylko w naszej kasie biletowej, będzie mógł dostać taką kartę plastikową z zapisanymi już danymi konkretnymi, z uprawnieniami do ulgowych czy bezpłatnych przejazdów i tą kartę będzie mógł w każdej chwili doładować w większej ilości punktów sprzedaży. Myślę, że tutaj pewnie w kioskach ruchu, tam gdzie jest dosyć duża sprzedawalność biletów jednorazowych. W tegorocznym budżecie Zarządu Komunikacji Miejskiej znajdzie się 18 milionów złotych. Czy może dojść w najbliższym czasie do przeprowadzki Straży Miejskiej w Tarnowie? Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta obecnie zajmowany budynek przy ulicy Nadbrzeżnej nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Budynek Straży Miejskiej w Tarnowie położony przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej zdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Jest bowiem obłożony azbestem, a to powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia. Następującą. Rzeczywiście Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej sformułowała swoje zalecenia pokontrolne. One 4 stycznia trafiły do prezydenta miasta Tarnowa. Są to 3 punkty. Jednym z nich jest również postulat, aby w przyszłości, bo to nie jest rzecz, którą można załatwić w ciągu tygodni czy nawet miesięcy, pomyśleć o remoncie czy też nawet budowie jakiejś innej siedziby Straży Miejskiej. Ale niezależnie od zaleceń Komisji Kontrolnej, Komisji Rewizyjnej, już w grudniu ubiegłego roku prezydent miasta Tarnowa zlecił wykonanie kompleksowej kontroli w Straży Miejskiej i taką kontrolę zespół kontroli Urzędu Miasta Tarnowa rozpoczyna 14 stycznia. I po jej zakończeniu będzie można dopiero powiedzieć o tym, jakie kolejne działania zostaną podjęte w kwestii Straży Miejskiej po właśnie kontroli, zespołu kontroli Urzędu Miasta. Dodajmy, że w budynku Straży Miejskiej pracują nie tylko funkcjonariusze. Na drugim piętrze zlokalizowana jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej. Duże pieniądze na Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Tegoroczną nowością w miejscowym pośredniaku będzie otwarcie szczególnie na osoby niepełnosprawne i poszukujące pracy. Bezrobocie w Tarnowie jest obecnie najniższe od 15 lat. W Urzędzie Pracy zarejestrowane są w tej chwili 3724 osoby, w tym 430 osób to osoby niepełnosprawne. Blisko 7 milionów złotych. Tyle pieniędzy w tym roku zamierza wydać Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Złożono już wstępne wnioski. Co prawda decyzja o tym, czy zostaną przyjęte, zapadnie dopiero na wiosnę. Nie ma jednak ryzyka, że pośredniak przestanie wypłacać świadczenia. Już rozpoczął się nowy okres programowania, nowy okres, w którym możemy pozyskiwać fundusze unijne, zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Ten program obowiązywał będzie do 2013 roku, do końca 2013 roku i przez ten okres my również jako Urząd Pracy planujemy szereg działań dla osób bezrobotnych, mających na celu to, co również zakłada i sam program operacyjny, strategia lizbońska, a mianowicie poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, pomoc w podjęciu pracy, pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych po to, aby te osoby bezrobotne miały możliwość podjęcia pracy, zwłaszcza stałej pracy. W ramach projektów, które chcemy realizować, a zamierzamy realizować projekty systemowe i konkursowe, chcemy zaktywizować osoby bezrobotne. W ramach tych projektów planujemy pozyskać nowe środki. Myślimy, że będą to również i wyższe środki niż w latach ubiegłych, a powiedzmy tutaj, że nasze projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie były największymi projektami w województwie, realizowanymi na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i osób młodych do 25 roku życia.
Główny cel tarnowskiego pośredniaka w tym roku to pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu pracy. Urząd przeznaczy na szkolenia i nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych zdecydowanie więcej pieniędzy. Osoby niepełnosprawne są jedną z kategorii zaliczonej do grupy osób szczególnie zagrożonych bezrobociem, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. I również dla tych osób w ramach projektów prowadzonych na rzecz osób bezrobotnych planujemy działania, te, które dopuszcza nam ustawa, nasza ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. Liczba osób bezrobotnych w Tarnowie jest najmniejsza od 15 lat i wynosi ponad 6%. W powiecie natomiast nieznacznie przekracza 11%. W dębickim szpitalu uruchomiono drugą windę dla pacjentów i podjazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym wyjściu. Pieniądze na ten cel dyrekcja szpitala pozyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu od strony ulicy Krakowskiej powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych i uruchomiono również drugą windę. W ubiegłym roku udało się pozyskać pieniądze na tą inwestycję. Udało się pozyskać pieniądze na zainstalowanie takiej windy we wcześniej przygotowanym szybie windowym. Ten szyb został wybudowany przy okazji remontów zeszłorocznych. Pieniądze na pokrycie 50% tych inwestycji udało się pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Zostały również odnowione i pomalowane korytarze. Jak mówi dyrektor dębickiego szpitala, to jeszcze nie koniec zadań. W planach jest jeszcze zainstalowanie dodatkowej windy. Już po raz drugi Starostwo Powiatowe w Dębicy zorganizowało konkurs na szopkę bożonarodzeniową. W tym roku nadesłano 62 szopki. Wczoraj spotkało się jury oceniające pracę, a wyniki ogłoszone zostaną 30 stycznia. Nadesłane szopki jury oceniało w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna i uczniowie niepełnosprawni. W tym roku zgłoszono także 10 szopek w nowej kategorii szopka rodzinna. Jak powiedział przewodniczący jury Ryszard Kucap, wybierając najpiękniejszą szopkę, będzie brał pod uwagę pomysł, oryginalność i samodzielność w przypadku trzech pierwszych kategorii. Na pewno nie jest to łatwe zadanie dla wszystkich członków jury. O wiele łatwiej rozstrzygać konkursy plastyczne dotyczące jakichś malarskich tematów, a jeśli chodzi o szopkę, no będzie to karkołomne przedsięwzięcie. Były szopki robione z włóczki, papieru i styropianu. Wśród zgłoszonych znalazła się także jedna szopka krakowska. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 stycznia. I to wszystko w tym wydaniu Twoich Wiadomości. Aneta Mleczko, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Małopolska Telewizja Kablowa poszukuje do współpracy operatorów kamer, realizatorów wizji i dźwięku, montażystów oraz dziennikarzy i prezenterów. Podania o pracę oraz CV należy składać w Sekretariacie Małopolskiej Telewizji przy ulicy Nowy Świat 66 w Tarnowie. 13 stycznia rusza 16 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbieramy pieniądze dla dzieci z chorobami laryngologicznymi. I cześć wam, moi drodzy, Jura Sławcia, który zaprasza was na 16 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także tutaj w Tarnowie będzie się działo bardzo dużo. Pamiętacie, 13 stycznia gramy po raz 16, ale uwaga, po raz pierwszy jesteśmy na dwóch antenach. I telewizja publiczna, i TVN, ale także wszystkie media, które będą obok nas. I pamiętajcie o tym, że tutaj rozpoczynamy granie już z samego rana. Później będziemy przez cały dzień o godzinie 20, jak zwykle światełko do nieba poleci w stronę dobrych aniołów. Ale wy z Tarnowa także wpadnijcie do Krakowa. Czekamy na was o godzinie 16, kiedy będziemy mieli łączenie ogólnopolskie, wtedy Tarnów krzyknie hura i w ten sposób powiemy, że gramy wszyscy razem. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście razem z nami, że po raz 16 możemy pokazać, że ten karnawał brazylijski będzie razem przez cały czas. Rock and roll na tym wszystkim panuje, a ja wam się wszystkim bardzo gorąco kłaniam, krzyczę do was hura, hura, hura i bądźcie razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata, jeden dzień dłuży. Jeszcze raz pozdrawiamy cały Tarnów. Cześć, siema! 13 stycznia rusza 16 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbieramy pieniądze dla dzieci z chorobami laryngologicznymi. Frankie Lane śpiewał właśnie Jezabel.
Przypiąłem więc żelazny krzyż. Tarnowski Teatr zaprasza na spektakl złożony z najpiękniejszych pieśni Leonarda Cohena. Pieśni miłości i nienawiści. W reżyserii Sławomira Gaudyna zaprezentowane zostaną na dużej scenie Tarnowskiego Teatru w sobotę 19 stycznia i w niedzielę 20 stycznia. Spektakle rozpoczynają się o godzinie 18. Bilety do nabycia w kasie teatru. Zapraszamy. Leonard Cohen i Pieśni miłości i nienawiści.